Ostatnio musimy mierzyć się z wieloma niesprzyjającymi sytuacjami, tak jak wspomniałaś, pandemia, wojna i teraz także bardzo wysoka inflacja. Sporo gwiazd narzeka na ceny, na to, że muszą z czegoś rezygnować. Jak jest u Was? Czy Wy odczuwacie ten wzrost cen? Ja myślę, że nie ma osoby w Polsce i na świecie, która jakkolwiek interesuje się tym, co się dzieje, sytuacją geopolityczną, społeczną, finansową, która nie odczuwałaby i nie widziałaby, co się dzieje. Każdy oczywiście na miarę swoich możliwości, w skali, jak prowadzi życie, jak zarabia pieniądze. Absolutnie tak, rozmawiamy o tym w domu, śledzimy doniesienia, patrzymy na stopy procentowe kredytów i nie ukrywam, że patrzę na to wszystko z dużym niepokojem. Ale jak myślisz, jak sobie z tym zamierzacie poradzić? No bo na przykład można pracować więcej, można zrezygnować z jakichś rzeczy. Wszystko po trochu. Można pracować dużo więcej i nie można, ale wręcz trzeba zmienić poziom życia. Myślę, że chyba teraz każdy ostrożniej podchodzi do wydatków i dwa razy ogląda złotówkę, zanim ją wyda. Myśleliśmy, że tak naprawdę jak się skończy pandemia, tak wszyscy będziemy mogli cieszyć się życiem i wrócić do normalności, a tu bach, niestety rzeczywistość nas wszystkich zaskoczyła. I wierzę to, że to jest jakiś stan przejściowy i że jeżeli jakby wszyscy też, jak powiem, zaciśniemy pasa i będziemy rozsądniejsi w wydatkach, też mamy dużo większą szansę to, żeby przetrwać, tak przynajmniej, no, tak, żeby to nie było aż tak bolesne. A czy Ty na przykład odmawiasz sobie teraz jakieś rzeczy, czy to na razie jeszcze nie jest ten moment? Wiesz co, oczywiście, że tak, więc jesteśmy... Jesteśmy w takiej sytuacji, że każdy z nas, tak jak mówię, ogląda złotówkę dwa razy, zanim ją wyda. Ostrożnie podchodzimy do zakupów, więc jakby ja tak samo jestem taką osobą, która raczej jest bardzo, bardzo realnie stąpam po ziemi i jakby to nie jestem oderwana od rzeczywistości, więc to jest, martwi mnie absolutnie to, co się dzieje, ale też wiem, że życie po prostu też musi toczyć się dalej. Więc kiedy na przykład mamy takie sytuacje jak dzisiaj, więc z czego bardzo się cieszę. I to jest tak, że warto też chwytać takie momenty, kiedy właśnie ta rzeczywistość jest tak często przygniatająca. Wiesz co, za każdym razem, kiedy robię zakupy, to faktycznie wychodzę z takim zdziwieniem z supermarketu, że mam pół siateczki i jakaś straszna kwota, która była zapłacona w kasie, więc no, myślę, że wszyscy to odczujemy, odczuwamy. No ale też myślę, że przede wszystkim nie wszyscy ludzie mają, wiesz, oszczędności. I to niestety najbardziej te osoby dotknie, które po prostu żyją z dnia na dzień. No. Ja zdecydowanie odczułam wzrost cen, przede wszystkim dlatego, że sama prowadzę swoje działalności gospodarcze i mam biznesy, na które bezpośrednio wpłynął wzrost inflacji. Myślę, że to jest jeden taki główny aspekt, przez który odczuwam to, bo muszę na co dzień zarządzać budżetem, zarządzać ludźmi, zarządzać firmą, za którą jestem odpowiedzialna, także pod tym względem po prostu musiałam dopasować się do obecnych cen, do obecnej sytuacji na rynku i przewartościować działanie biznesowe i to jest jedyne, nad czym się skupiam. Jeśli chodzi o moje życie, to myślę, że zbyt wiele się nie zmieniło, bo ja nigdy nie żyłam rozrzutnie, stąd też skupiam się tylko na tych aspektach biznesowych.